startuję tutaj już od 13 lat. Mam najbliżej, bo właśnie jestem z Jeleniej Góry, także mam wszystkie edycje właściwie pod domem. I są fajne trasy, organizacja, dlatego tu przyjeżdżam. No jest to świetna forma wypoczynku, ruchu. Maratony motywują mnie do treningów. No i przyjeżdżam przede wszystkim z rodziną na te weekendy do Kotliny Kłodzkiej, Jeleniogórskiej. Bardzo lubimy te okolice. To wygląda w ten sposób. Spróbujesz raz, zakochujesz się w tym tak naprawdę, no i później tak naprawdę dążysz, żeby dołączyć do jakiegoś stowarzyszenia albo tak naprawdę drużyny. No i razem podążacie tym szlakiem. Jechałam tutaj w zeszłym roku, bardzo mi się trasa podobała. W tym roku jest podobno trochę zmieniona, ale to jest trasa pode mnie, bo jestem z Jeleniej Góry, także tu są góry, więc myślę, że będzie dobrze. Łatwa, przyjemna pod górę, natomiast kupada deszcz może być ślisko z uwagi na to, że Sowa charakteryzuje się tym, że ma dużo luźnych kamieni. Widzę, że większe przejazdy są, przewyższenia są niż tam. W tym roku były. Mnóstwo błota i przez to jechało się trudniej, bo trasa sama w sobie fajna była. Od pewnego momentu uznałam, że po prostu chodzi o to, żeby dojechać w jednym kawałku, a kiedy to już inna sprawa. Wiem, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają z daleka, nie spodziewają się takiego uroku tych gór. Nie, pogoda nie przeraziła, mimo 8 stopni teraz jest okej. Nie, jeszcze nie jechałem nigdy, tutaj jestem tutaj pierwszy raz, ale słyszałem o trasie dużo pozytywnych rzeczy, fajne podjazdy, fajne zjazdy, ogólnie trasa sympatyczna, chyba jedna z lepszych, jeżeli chodzi o bike maraton. Trasa była szybka, wbrew pozorom, trochę techniczna, dużo kałuż, które no, niszczyły zawodników też po drodze. Trasa sama w sobie tutaj jest trudna, ale bez przesady. Ale w tych warunkach od startu zaczęło padać. Naprawdę było bardzo ciężko, zwłaszcza na drugim kółku z Wielkiej Sowy. Bardzo ładne, bardzo fajne zjazdy. No były mega ciężkie, były niesamowicie ciężkie. Bardzo łatwo było o błąd. Zresztą był taki moment, że mi tylne koło podleciało w powietrze i już prawie widałem się z kamieniami i z drzewami, ale udało mi się wybronić. Bardzo lubię jazdę na rowerze i lubię się ścigać. To jest główny powód dlatego, że trenuję. Uwielbiam jeździć na rowerze, uwielbiam spędzać w ten sposób czas. I dlatego się poruszamy po maratonach. Była walka, muszę przyznać, że dzisiaj chyba najtrudniejsza edycja z wszystkich dotychczasowych. Naprawdę ciężko i na zjazdach, i na podjazdach było bardzo ciężko. Pogoda tutaj też swoje zrobiła. Śliskie kamienie, korzenie. Naprawdę dzisiaj była ciężka walka. Dobrze się dzisiaj jechało, ciężkie warunki, ale w sumie fajnie, fajna trasa, trafiłem z dniem i wynik jest. Trasa i warunki dawały satysfakcję z jazdy, było ciężko technicznie, trzeba było się wykazać umiejętnościami i głównie wytrwałością jednak, bo giga dzisiaj dawało bardzo w kość. Powiem, trasa była świetna, ale jakby była sucha, to by była idealna. A jednak było masakryczne, rzeki płynęły. Zanim zaczął się maraton, dzisiaj rano postanowiłem, że nie będę sprawdzał pogody, bo wiedziałem już wcześniej, że ma padać i jak podejrzewam, że jakbym wiedział, że będzie taka pogoda, to bym naprawdę rozważał wycofanie się, w ogóle nie startowanie dzisiaj, tylko bym po prostu nie pojechał, jakbym zobaczył, że będą 4 godziny ciągłego deszczu. Ale no, specjalnie to zrobiłem, jakby wiedziałem i przyjechałem, myślałem, może będzie sucho i na starcie by było sucho, a później się okazało, że jednak to, co miało być, było. Znaczy, my się nie widzimy na trasie. Syn jeździ giga, ja jeżdżę mega z córą, także nie widzimy się. No, dzisiaj było powiedziane, że i tak mnie nie dojdzie, bo była duża różnica między mega a giga, no ale no, zjechał ileś tam minut za mną. Tak. Dzisiaj mokro, błotniście, ale cudownie. Nasze góry są wspaniałe. To moje góry, chciałem powiedzieć, bo ja jestem stąd. No i cóż, fajny wyścig, fajne zawody. Jakiś nieco wolniejszy zawodnik zajechał mi drogę. Musiałem zjechać na korzenie i niestety na nich się poślizgnąłem, wywróciłem. Ułamało się mocowanie licznika, potem zgubił się jeszcze licznik. Ułamała się końcówka wentyla podczas jazdy. Później była jeszcze jedna wywrotka, no ogólnie działo się dzisiaj.